Punkty A, B, C i D leżą na okręgu ośrodku w punkcie O. Cięciwy DB i AC przecinają się w punkcie E i mamy takie kąty o takich miarach, jak podpisano nam na rysunku. Musimy obliczyć miarę kąta DAC, czyli miarę tego kąta. Żeby to zrobić, na początku ja spojrzę na łuk na okręgu, na którym jest oparty kąt DAC i jest to łuk CD. Sprawdzamy, czy na tym łuku jest oparty jeszcze jakiś inny kąt. No i jest oparty na przykład kąt CED, ale to nie jest żaden szczególny kąt w tym okręgu, bo nie jest to ani kąt środkowy, punkt E nie jest środkiem okręgu, ani nie jest to kąt wpisany. Oparty jest również kąt CBD, który jest kątem wpisanym. Gdybyśmy umieli obliczyć miarę tego kąta, no to miara tego kąta i tego kąta jest taka sama. Moglibyśmy podpisać, że i tu mamy alfa i tu mamy alfa, bo kąty wpisane w okręgu oparte na tym samym łuku mają taką samą miarę. Żeby obliczyć miarę kąta alfa, to w tym trójkącie BCE wystarczy, że znalibyśmy miarę tego kąta. A ją znamy, ponieważ ten kąt półpełną mierzy 180 stopni jest pomniejszony o ten kąt 140 stopni i tu nam zostaje. 40 stopni. Suma tych dwóch kątów musi się sumować do kąta półpełnego. Mając tu 40 i tu 55, alfę policzymy bardzo łatwo. alfa to się równa 180 stopni minus suma dwóch pozostałych kątów w trójkącie, czyli 40 plus 55, czyli 180 minus 95 to jest 85 stopni. Zatem nasz kąt DAC ma miarę 85 stopni, czyli poprawna jest odpowiedź D.